Siema, z tej strony Sajek, a dziś odpalimy niuka z widzami. Jeżeli chcecie też być na kolejnych niukach, zostawcie lajka i suba i wbijcie na Discorda i śledźcie kanał z ogłoszeniami, tam będzie napisane kiedy niuka, a dziś z widzami z Discorda odpalimy niuka. Idę go odpalić, sam jestem ciekawy jak to będzie wyglądać, choć mam już kolor, ale nie widziałem go jak wybucha, bo byłem na serwerze AFK. Przypominam, że na moim Discordzie, do którego macie link w opisie, możecie pogadać z fajnymi ludźmi lub ze mną, albo zagrać na prywatnych serwerach do Jailbreaka albo Mad City, zapraszam, link w opisie. Pozdrawiam widzów, którzy pomagali wbijać levele do niuka i co, zaraz go odpalamy, za to dostawcie subika i lajka. Po puszczeniu niuka powstaje taka dziwna chmura. Pokażę wam teraz jak ten kolor wygląda na Roadsterze i zrobimy top model samochodów, bo widzowie o to prosili. Moim zdaniem ten kolor pasuje tylko do kilku samochodów, na przykład do starego Bugatti, bo ładnie się komponuje z paskami. Idziemy na top model. Jesteśmy już na top model samochodów i na początek weźmiemy pod lupę to Lambo i moim zdaniem jest to ono takie 7 na 10, ale tą siódemkę daje za ten nadruk na kołach. Ten Chiron jest spoko, nawet dobrze się ten niebieski komponuje z tym kolorem z niuka. Następny jest ten Roadster i dla mnie jest on 10 na 10, wygląda mega dobrze i ten Radioactive Yellow mega dobrze się komponuje i wygląda to wszystko razem epicko.
Teraz mamy następnego Roadstera, ale co tu dużo mówić, jest to nałożone tak jak w przypadku Lambo Sam Radioactive Yellow i nie ma co dużo mówić, ale te felgi w kształcie dolara pasują. A tutaj mój Monster Truck, nie ma co go oceniać, brzydki jest i tyle.